Dzień dobry. A, właśnie zjadłem. Jeszcze trochę mam flaczki na ciepło. Bardzo dobre są. Jeszcze zjem. Michałycha, widzicie? Michałycha. Ale o, właśnie chcę powiedzieć, Gosia powiedziała do mnie, żeby nagrać, że po prostu ta Ania żołnierka straszy, że po prostu Volvo na niej spali. Że te studio, co zrobiła dla mnie pokój, to, że podpali to wszystko. Takiego czegoś nie zrobisz. To zachowuje się jak wiedźma. Czarna wiedźma. Rogata. Nie udało ci się w życiu. Teraz mścisz się na mnie. Nigdy w życiu się nie zbliżysz do nas. A to, co powiedziałem, no zaręczyny będą, a jak będzie wesele, to Jacek będzie starszym. I się zgodził. A ja będę łodzirejem. Wiesz, co to łodzirej? Co to? Nie wiesz, co to łodzirej? No, co to łodzirej? No powiedz sobie, ojca. Na wesela. No pomyśl. Łodziry. To nie słowo brzydkie. To Jacek przyjdzie, to powie. Paweł. Rafał. Paweł. Wszyscy. To jest łodziry. Który doprowadza do ślubu. Nie. A co to jest? No pomyśl. A dobra, powiedz, kurwa, to ile... Łodziry to na weselu. Piosenki zapowiada, do tańca zaprasza młodych parę. A to mów, a co? Ja był u brata bardzo dawno na weselu, to ja nie pamiętam. Ja byłem u... A ta żołnierka, ta Ania straszy, że Volvo spali. Ja byłem u... Dobra, przepraszam bardzo, jak ty nagrywasz, to se nagrywaj sam. A nie zawsze się wtrącasz. A chcesz się kurwa... Czemu ty się kurwa wtrącasz na stop kurwa, no, Lamiu, moje życie? Nie, ja będę kochał kurwa Gosię i kurwa Lamiu nic nie zrobisz. Ale ci... Ona porwała moje serce i to jest moje... Jej serce, moje serce to jest... Jej serce jest moje serce, a moje serce to jest jej serce. Śmieję się jak ten, to bez sensu nagrywania, temu ja tutaj lajtów nie chcę robić, temu ja chcę się wyprowadzić i tam będę nagrywał ze swoją kochaną Gosię.